Witajcie serdecznie, Jakub Kulik jest z nami, Bartosz, nie lubię niedokończonych spraw Bartra, mogę tak zacząć? Może być, fajnie, witam serdecznie. Słuchaj, wyciągnąłem to z twojego zdjęcia, które pojawiło się na Instagramie z podpisem. Co miałeś w głowie, dając ten podpis właśnie? Nie no, to rewanż, co nie? To fajnie. Rewanże są teraz modne. Wszyscy chcą rewanżu, także w UFC same rewanże, w KSW rewanże, no to tutaj też muszą być rewanże. Także mam okazję się sprawdzić jeszcze raz z Michałem Królikiem. Nowotorem, dziękuję organizatorom za szansę i zaproszenie. No co, lecimy. Szybko, dużo tematów powiązanych. Ja troszeczkę to porozbiję na pojedyncze rzeczy. Organizacja Votore ogłasza wasz pojedynek. Rewanż można powiedzieć z innej organizacji, natomiast ja tego nie traktuję trochę jako rewanż, tylko wasze nowe zestawienie, bo jednak te zasady będą troszeczkę inne. Więc dlaczego akurat organizacja Votore? Dlaczego organizacja Votore? No bo organizacja Votore, ta propozycja tego rewanżu, no bo tam kilka organizacji zgłaszało się do tego rewanżu, no była najkonkretniejsza, no, najkonkretniejsza i najbardziej profesjonalna, myślę, dla mnie i dla Michała, tam nie znam warunków Michała, ale dla mnie jak najbardziej profesjonalna, także szybka piłka, dogadaliśmy się. Ja też szukałem okazji do tego rewanżu i myślę, że zasady są zbliżone, podobne jak Genesis, także no, każda walka to inna historia, wiadomo, tu więcej rzeczy jest dozwolonych. Będę miał okazję się wykazać jeszcze trochę lepiej niż ostatnio, nie? Na pewno. Słuchaj, czy Votore przekonało cię tym, że akurat oni powiedzieli, że wasza walka będzie z Michałem, czy ty dogadywałeś się z Votore po prostu jako z organizacją, a dopiero później ten przeciwnik został wyznaczony? Nie, od razu z Michałem, także ten. Propozycja była walki z Michałem. Czyli to akurat skusiło zdecydowanie, nie? No myślę, że tak, no. No, nie ukrywam, no tak, no szukałem tego rewanżu, tak? No, także ten, no. To zestawienie jest ciekawe, myślę. No i fajnie, że jest. Słuchaj, dużo osób mówiło tak, że wasza walka na Genesis akurat, to była jedna z najlepszych walk, przynajmniej w Polsce tutaj, jeśli chodzi o walki na gołe pięści. Tam jednak tylko stójka, nie mogliście używać swoich mocnych stron, czyli kopnięć. Tutaj już wchodzą te kopnięcia, tutaj wchodzą już zasady parterowe, trochę uliczne. No jak ty się zapatrujesz na to? Mi się bardziej podoba to, że będę mógł kopać teraz, nie? Także ten cała reszta pochodnych tych, tak jakby tam soccer kick czy coś, tam ktoś mnie to pytał. Jeżeli dopuszczasz walce, że masz soccer kick, że gdyś soccer kick na sobie wyprowadzę, to jednak popełniłeś błędy wcześniej. Także myślę, że najpierw skupimy się na tym, na kickboxingu i Muay Thai. Także tak, przynajmniej ja na tym się skupię i na to też trenuję. Także mogę teraz kopać, także mówię, to też jest zupełnie inna historia niż na same ręce. Także. No zobaczymy, fajnie. Czyli nie kontaktowałeś się z twoim ulubionym zawodnikiem od parteru na jakieś korepetycje? Nie. No mówię, ja nie będę szukał parteru. A wiesz o kim, kogo mam na myśli? Chyba wiem, ale no, ciekawe. Się akurat nigdy nie dali wykazać, jeśli chodzi o parter. Nie no, w sumie mógłbym je czegoś nauczyć, nie? Nie, no mam nadzieję, że... Nie wiem, no mam nadzieję, że ja się przynajmniej nie będę wygłupiał w jakieś tarzanie, no ja będę chciał się bić, no i tyle. Słuchaj, te zasady faktycznie kopanie, natomiast no pewnie na chłodno wrócimy troszeczkę do tego pojedynku, który już jest za wami. Z biegiem czasu, jak sobie tak myślisz, jakie błędy popełniłeś, że w tym starciu to nie ty byłeś zwycięzcą? Trochę przyspałem pierwszą rundę, myślę tak bardziej te gołe pięści tak jakby... Za dużo się zastanawiałem nad tym, za dużo rozkminiałem, za bardzo analityczny byłem, o gołe pięści, jak to jest, a to tak samo jak w rękawicach, także ten, mówię, kurde, tak dostałem parę tych ciosów, mówię, kurde, że to tak samo, nie, tylko samo to w tych gołych pięściach jest takie to, że nawet lekki cios potrafi cię tam umocnąć i cię rozciąć, nie, i niestety później gdzieś tam w trzeciej rundzie gdzieś to pole widzenia zaczynało mi już uciekać. No i po prostu się spóźniłem. Mogłem od razu, nie? W pierwszej rundzie pójść trochę bardziej agresywnie do przodu. Trochę za dużo byłem za bardzo analityczny. Teraz już jestem bogatszy o doświadczenie, wiem jak to jest i tak dalej. Myślę, że od razu się
jakoś lepiej mi to będzie, nie? Od razu odpalisz, a... No, nie było, że nie dadzą ci się wykazać, nie? Tak, dokładnie. Nie, no mówię, za bardzo tak byłem taki analityczny może w tej walce, zamiast taki właśnie... Nie zaskoczyło cię, no, rozmawiałem z Michałem i on powiedział, że też na krótko przed tą walką zmienił swoją pozycję na Mańkuta. Czy to cię zaskoczyło też w walce? Kurczę, czy zaskoczyło? Na pewno było mi trudniej, nie? Ale byłem przekonany, że on zaraz zmieni tą pozycję, nie? Do swojej wyjściowej, a akurat był konsekwentny, trzymał do końca tą pozycję, także to mnie zaskoczyło, nie? Także ten, no. Nie, no gratuluję, bardzo dobra taktyka. Nie? Ciekawe co... Zobaczymy to teraz. Także tak. Teraz stanie jak karateka, nie? Zobaczymy co teraz. No mówię, walka jest ciekawa, zobaczymy. Ja też mam parę asów w rękawie, nie? Słuchaj, jesteś świeżo po obozie, w środę wróciłeś z obozu w Tajlandii, twojego obozu, czyli Batra Travel. Tak jest. No. Żeby było amerykańsko, żeby było światowo. Amerykańsko, światowo, trochę angielski, trochę tajski, wiesz jak jest. Nie? Słuchaj, opowiedz mi i naszym widzom, jak przebiegł obóz, jak teraz wyglądają te wszystkie zawirowania, bo już trochę z tym COVID-em żyjemy. No i jak przebiegł sam kamp? Nie, ogólnie to tak, że miałem mieć dwa obozy. Pierwszy obóz się nie odbył, bo Tajlandia znowu zamknęła. Tak jakby ten program Test and Go, że mogliśmy po jednym dniu wyjść i cieszyć się tą Tajlandią. Znowu wrócili do tej 14-dniowej kwarantanny. Musiałem ten styczniowy obóz odwołać. Także ten został ten lutowy. Ja wcześniej byłem na urlopie z moją narzeczoną w Meksyku. I tak dalej, też zacząłem się szykować do walki, jak wróciłem. I tak jeden znajomy mówi, że chce jechać, drugi znajomy, co tutaj zresztą jest, też chce jechać i mówi, dobra, robimy ten obóz. Mówi, no dobra, to już pojedziemy. No i pojechaliśmy w czwórkę, jeszcze jest żoną jednego kolegi i z synem. Także ten, ja mogłem znowu tak jakby, no, ja mogłem się tak jakby wjechać na obrot i trochę zapomnieć o tych wszystkich sprawach tutaj, co zawsze jak jestem we Wrocławiu, to właśnie to jest to, że jak jesteś na miejscu we Wrocławiu, szykujesz się do walki we Wrocławiu, to zawsze ktoś coś od ciebie chce, przyjeżdża, cię męczy i tak dalej, nie? I zawsze, ja też prowadzę swój klub, tak, i mam swoje zajęcia i tu, i to. A jak jesteś właśnie gdzieś daleko na obozie, to może się skupić tylko na treningu. I po to był ten wyjazd tak naprawdę, nie? Także przedłużyłem sobie jeszcze pobyt trochę o półtorej tygodnia, także pokopałem się, wkręciłem, wszedłem na obroty. No i teraz to utrzymam do końca i jeszcze tam jakiś wyjazd planuję sparingowy, także no. Wiesz, do Tajlandii ten wyjazd sparingowy, czy to gdzieś na miejscu? Nie, właśnie to jest to, że ja nie walczę z Tajem, tylko walczę z zawodnikiem z Europy, z Polski, który też rusza się inaczej, trenuje inaczej i też jest innym zawodnikiem niż Tajowie, więc de facto sparingi w Tajlandii nie są aż tak ważne. A jadę do mojego kolegi do Szkocji, on prowadzi taki klub w Szkocji, Muay Thai, także tam jest dobra ekipa, tam będę sparował i przygotowywał się do walki dalej. Powiedz mi, tak już zapytam też o to, skoro Szkocja, to czym się różni akurat Szkocja od tej polskiej szkoły, no bo holenderska wiadomo, że tam się bardzo mocno sparuje. Nie szkodzi się życiem wielkim, tylko ja po prostu mam święty spokój. No ja mówię ci, ja mam święty spokój, nie? Także ten, też jest dużo dobrych zawodników w tym klubie, Hanuman Edynburg, mój przyjaciel tam jest trenerem, Wojtek Oleksyk, ja się mogę skupić tylko na sobie, na treningu, tak, nie muszę się tam myśleć o innych rzeczach, nie, także ten. A czym się różni? No na pewno na zachodzie Muay Thai jest dużo bardziej rozwinięte jeszcze niż w Polsce, bo po prostu jest popularniejsze i dużo tych zawodników trenuje, dużo jest imprez, dużo gal, u nas jeszcze tylko bardzo mało, także Mogę trenować tak naprawdę z zawodnikami kickboxingu, a to jest też inaczej niż to Muay Thai. Więc no, zawsze można porobić z kimś jeszcze, z kimś, tych już tak dobrze znam. także zawsze jest ta poprzeczka trochę wyżej podniesiona, jak kogoś nie znasz po prostu. Nie? Jesteś w nowym miejscu, też są inne bodźce. Taki stres mobilizujący troszeczkę. Właśnie jak na walce, nie? Coś takiego. No i mówię, ja mam święty spokój, jestem poza domem.
Nikt mi nie zawraca gitary, nie? Także super. Słuchaj, to akurat jest cenne w przygotowaniach. Cenne, to nie? Dokładnie tak. Słuchaj, zapytam cię o to, bo też zaczerpnęłeś troszeczkę o to, że ten kickboxing tutaj dużo ludzi się zna. Wiadomo, że temat DSF-u był przemielony już setki razy i nawet o to nie będę pytał, ale zapytam o na przykład Arka Wrzoska, który chyba 19 już teraz będzie toczył swoją walkę. Jak się zapatrujesz na obecną sytuację tego kickboxingu i walkę Arka? Słuchaj, no Arek no, zrobił mega, mega robotę w pierwszej walce. Naprawdę, to już mówiłem wielokrotnie, już się nachwaliłem w Arka, już naprawdę nie chcę tam być jakimś, nie wiem, fanboyem, nie? I tak dalej. Ale naprawdę, no, ma swoje 5 minut, wygrał. Także wygrał w fenomenalnym stylu, tak. Także znokautował legendę. No. Zrobił coś, o czym marzy każdy zawodnik tak naprawdę kickboxingu czy Muay Thai, więc ma wszystko, żeby ten sukces powtórzyć. No ale umówmy się, no Badr będzie bardzo zdeterminowany i tam z tego co wiem, to on rewanże to on lubi. To on lubi i ma w nich dosyć dobry wynik, także na pewno będzie, każda walka z Badrem Hari jest ciężka. No. Każda, czy to byłaby druga, czy piąta, czy siódma, pierwsza, czy tam, nie wiem, no jest ciężka, ale no mówię, na pewno dodało to też Arkowi pewności siebie. Arek też mówił, że on chyba był tam gdzieś trafiony na wątrobę i też ten przebieg walki nie mógł pokazać, wiesz, pełnych swoich możliwości podczas tej walki. No, to nie jest kontuzja wątroby, tylko został trafiony na wątrobę. To nie jest, wiesz, no, słuchaj, no, z tego co ja z nim rozmawiałem, myślę, że się nie obrazi, jeśli to powiem, to mówi, że nikt tak mocno go nie uderzył, jak wtedy, nie, że, no ja mu się nie dziwię, no to jest Hari, tak, to jest człowiek, który ma na 120 walk 90 nokautów, także no, coś niesamowity ten procent tego nokautu, także no, bije mocno. Ale im dłużej walka trwa, tym on ten gameplan gubi swój, tak? I się gubi w tej obronie. Także myślę, że powinien. Na pewno najtrudniejsza będzie pierwsza runda, tak jak ostatnio. I jeżeli przeciągnie to do drugiej rundy, to już będzie ku dobrej drodze, żeby tego Badra ponownie naruszyć, nie? Albo Badr się sam naruszy, bo umówmy się, że tam. Różnie z nim może być, krzywo kopnie, stanie, złamie rękę, palca, on tam z Badrem to jest różnie, nie? Także im dłużej walka trwa, tym lepiej. A też w jednym z wywiadzie chyba wspomniałeś, że fajnie, że za tym sukcesem Arka poszły troszeczkę więcej informacji w mediach, ale też nie wszystkie media o tym pisały. Teraz powiem ci szczerze, że no, ten rewanż też gdzieś w mediach niektórych branżowych się pojawia, ale nie jest to jakoś tak bardzo pompowane jak inne zestawienia takich, no powiedzmy freakowe w Polsce, tak? Nie kryje się z tym. No już. Słuchaj, no to już my robimy inny sport, my robimy kickboxing i Muay Thai, a jeśli mówisz media branżowe, to chodzi ci o media MMA, tak? No to nie, no to ciężko, żeby media MMA pisały o kickboxingu. No, ale wiesz, to są media, muszę trochę obronić, to są media, które mają w tytule MMA, bo to jest, wiesz, bo pewnie największe zainteresowanie jest MMA, natomiast też piszą o innych sportach, czy to o boksie, czy to o kickboxingu. Z tego co ja śledzę media, to media piszą o MMA i boksie. To jest chyba największe zainteresowanie, nie? MMA i... Pewnie kwestia kibiców. No, oczywiście nie. Te wszystkie te takie tam, nie wiem, Karzeł kontra ktoś tam, tak, nie wiem jak to tam, friki, tak? O, no to... Nie, no na pewno śledzisz coś nie, tam. No, oczywiście, że śledzę. Nie, no oczywiście. Wiesz, umiem czytać, kurwa, wiesz o co chodzi. Gdzieś tam jak przewijam, to nie, że kurwa nie widzę, nie, czy tam nie umiem czytać. No przecież widzę, no, że co się dzieje, nie. To nie, że tam nie widzę, ale jakoś tak, nie tak jak kiedyś, że gdzieś tam, jak to tu mówi, zabiera to moją energię, nie? Nie, no, staram się właśnie koncentrować na tym, co mnie tak naprawdę interesuje i tak jak trzymam kciuki za Arka, także wiesz, no. Wiem też, że Alistair Overeem wrócił do kickboxingu, no to też no, śledzę Pereira w UFC, śledzę ludzi, którzy, Adesanie, bo to też jest zawodnik kickboxingu, nie? Joanna Jędrzejczyk zawsze śledziłem. Nie, właśnie też to jest tak, że
ludzie zapominają, że Joanna Jędrzejczyk to jest zawodniczka Muay Thai, nie? Kickboxingu ludzie zapomnieli, to tam... Ja wiem, że to jest teraz, ona już kończy powoli karierę lub zbliża się ku końcowi, bo to też tam nie chce wyrokować. Ale i wszyscy mówią o tym, że ona jest zawodniczką MMA, ale ona była długo tak, topową zawodniczką kickboxingu i Muay Thai i ja stąd ją głównie znam. Tak samo Valentina Szewczenko, z którą one później walczyły w UFC. Także ten, czy Germain, tak, no mówię, no. Także no ja śledzę, to jest, sporty są powiązane i śledzę. A czemu tak jest? O chłopie, to czemu? To już temat rzeka. Brakłoby nam karty i baterii. Wiesz, no kiedyś... Ale wiesz, zawodnicy, wiesz, na przykład Marcin Wrzosek, też zawodnik, który będzie walczył dla Wotore tak samo jak ty, on wszedł w ten świat frików, walczył z Don Casio na jednej gali z Fame MMA i coraz więcej tych zawodników tą swoją popularność i umiejętności przynosi do tego sportu, no bo tam są też pieniądze. Słuchaj, no też tak jak widziałem tam wywiad Michała Materli, nie? Skoro tam pół kariery czy 30 walk tak miał w MMA i do połowy tej kariery to dopłacał, i ktoś mu teraz przyjdzie i zaproponuje, to ja się mu nie dziwię, że on weźmie taką walkę, tak? Czy on tam, akurat nie mówię, że on, czy ktoś weźmie taką walkę, tak? Czy Marcin, czy coś. No ale mówię, to na szczęście widok takiej, ja nie dostałem takiej propozycji, bo jak mnie o coś takiego zapytasz, to... Czy tam, to tak jakby ktoś przyszedł i powiedział, że a czy za tyle i tyle pieniędzy to skoczysz na główkę z dachu, nie? No, nie wiem, czy skoczę, musiałbym zobaczyć pieniądze, wiesz, o co chodzi. Nie wiem, co bym zrobił. Nie wiem, szczerze powiem. Na szczęście nikt mi nie proponuje, nie muszę o tym myśleć. Na razie się koncentruję na Wotore i na swoim rozwoju i uważam, że mam dobre życie. Niczego tak naprawdę, co chciałem mieć i mam, nie może mi zabraknąć, także... Także na ten moment nie jest ci to potrzebne. Nikt do mnie nie szczela, żadne bomby nie lecą, także mam naprawdę, no... Nie widzę jakiejś wielkiej potrzeby, że muszę coś takiego robić, nie? Ale czy ktoś by do mnie przyszedł i położył, no nie wiem, nie? Czy nie wiem, co bym zrobił. Ciężko dywagować, skoro nie ma takiej propozycji, tak? Jak będzie... Dywagować. Na pewno jakbyś mi poszedł, że siedzimy tu teraz i dawaj pójdziemy na tą galę, posiedzimy na trybunach, no to kurwa na pewno nie, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo to nie jest zupełnie mój klimat, nie? Zupełnie bym w ogóle... Jezu, to nie wiem, czy ja bym wytrzymał 15 minut, nie? Ale... Bylibyśmy tam jednymi z najstarszych, wiesz o tym? Starsi, tak, nie, cośmy tam robili, wiesz o co chodzi. No nie, no, dzieciaki mają swoją fazę, ja już, wiesz, do tego, tak jak wspomniałeś o tym mistrzu parteru, nie? O, że ja go kiedyś się z niego tak śmiałem, czy tam gdzieś coś tam, Boże, to on przy tych wszystkich, co teraz się dzieje, to jest anioł, nie? To jest chłopie, o Jezu, to aż mi głupio, że ja się z niego śmiałem. Bartek przeprasza Akopa. No nie, ale wiesz, w porównaniu do tego, co się teraz dzieje, to jest kurwa, o ja pierdolę, to jest, on jest święty, nie? To trzeba mu przyznać, że on nigdy miał takie śmieszne wtopy troszeczkę, ale nigdy nie miał takich patologicznych zachowań, nie? Nie, absolutnie. No to się teraz dzieje, ten margines się przesunął, to o Jezu, nie? Także mówię, no, świat idzie w jakąś stronę, nie wiem, czy do przodu, ale staram się właśnie myśleć o sobie i też mnie czeka wielkie wyzwanie na Wotore, więc koncentruję swoją energię tylko na tym. A powiedz mi, to jest taka umowa wasza, nie wiem, na ile możesz zdradzić, tak? To jest na jedną walkę, czy na dłużej chciałbyś się związać z organizacją Wotore? Wiesz co, na pewno na razie jest na tą jedną. Bo ja do tego tak podchodzę, nie? Ja mam 36 lat, także wiesz, na pewno ta jedna będzie ta walka jakby, na tej walce bardzo mi zależy i chciałem, żeby się odbyła. Zobaczymy, co dalej, nie? Zobaczymy, co dalej, także. Narożnik taki sam jak w walce na Genesis? O, nie wiem, zobaczymy. Nie chcę nikomu obiecywać, bo to zawsze do tego narożnika mam dużo chętnych osób, nie? Każdy chce jechać. Nie chcę teraz oficjalnie mówić. No zobaczymy. Na pewno będzie mój trener klubowy, Mariusz Cieśliński, to będzie na pewno. Zobaczymy, kto jeszcze, nie?